Magda Żakowska, dobry wieczór Państwu. Świąteczny poniedziałek zapowiada się i pogodnie, i ciepło, ale nie wszędzie będzie tak pogodnie jak na Kujawach i Pomorzu. Bo o ile na zachodzie i w centrum kraju na pogodę i w nocy jutro wpływać ma pogodny wyż, którego centrum z nad Skandynawii przemieści się nad północno-zachodnią Rosję, to na wschodzie pogodę psuć zamierza front związany z niżem, który z nad Ukrainy odsunie się nad Morze Czarne. Ze wschodu wszędzie docierać będzie teraz przyjemnie ciepłe powietrze. W nocy nie zabraknie przejaśnień i rozpogodzeń, więcej chmur na wschodzie i tu od czasu do czasu może słabo pokropić deszcz lub mrzawka. Będzie to ciepła noc i ciepły poranek. Na wschodzie 7 lub 6 stopni, w centrum też około 6, na zachodzie temperatura spadać może do 5 stopni. Wiać ma słabo ze wschodu i północnego wschodu. Jutro bez zmian dużo pogodnych chwil na zachodzie i w centrum, na wschodzie więcej chmur i tu mogą przydać się parasole. Wszędzie ciepło, na południu około 13-14 stopni, na północy nawet 16-17 stopni, ale na wschodzie w godzinach popołudniowych mogą pojawić się lokalne burze. Co w regionie? Otóż w nocy w regionie liczne rozpogodzenia i mimo tego pogodnego nieba ciepło nad ranem 7 lub 6 stopni. Wiatr słaby południowo-wschodni. Jutro na pogodę nie możemy narzekać. Nie zabraknie rozpogodzenia. Temperatura wzrośnie nawet do 17 stopni. Nadal wiać ma słabo z południowego wschodu. Ciśnienie teraz powędruje w dół. Jutro w południe barometry pokażą 1019 hektopaskali. Po świętach niestety więcej chmur. Może padać deszcz i będzie już nieco chłodniej. Temperatura nie przekroczy 14 lub 15 stopni. Życzę Państwu spokojnego wieczoru, oczywiście miłego świętowania, rodzinnych świąt. Do zobaczenia.